Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A w naszym studiu dzisiejszego wieczoru goszczą historycy, pani Magdalena Merta, witam Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan Jan Kasprzyk historyk i jednocześnie prezes Związku Piłsudczyków. Witam, witam serdecznie pana, witam państwa, szczęść Boże. Więc jako historycy, jak państwo oceniają dzisiejszą decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wszczęła śledztwo po wypowiedzi Jana Tomasza Grossa? I ja pozwolę sobie tę wypowiedź jeszcze przytoczyć, aby przypomnieć ją państwu. Jan Tomasz Gross dla tygodnika Die Welt, tygodnika niemieckiego, komentując fale, napływ w fali imigracyjnej do Europy, mówił między innymi tak. Korzenie postawy wschodniej Europy, która teraz pokazuje swoje ohydne oblicze, biorą się bezpośrednio z II wojny światowej i z czasów tuż po jej zakończeniu. Polacy, nie, Polacy byli nie bez racji dumni z oporu, jaki stawiali nazistom, ale faktycznie podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców. No, i ta, tą sprawą, tą wypowiedzią, zajmie się prokuratura. No to bardzo dobra decyzja, dlatego że wypowiedź Jana Tomasza Grossa, pomijam już jego wcześniejsze publikacje, ale ta wypowiedź absolutnie skandaliczna, znieważająca naród polski. Co więcej, ukazująca się na łamach niemieckiego pisma, niemieckiej gazety, ta decyzja pokazuje, że tak należy właśnie postępować z osobami, które lżą. Po prostu nazwijmy to wprost: lżą naród polski i decyzja prokuratury o wszczęciu postępowania jest jak najbardziej uzasadniona. Wydaje mi się, że tego typu przypadki, jeżeli tylko się pojawiają, czy ze strony polskich historyków, czy też zagranicznych, muszą być natychmiast musi być natychmiastowa reakcja i bardzo dobrze ona nie jest spóźniona, bo ta wypowiedź Jana Tomasza Grossa nie była znowu tak późno, tak, tak dawno wypowiedziana. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry przykład i dobra nauka dla tych, którzy po prostu znieważają Polaków, znieważają polską historię, znieważają nasz naród. Ta decyzja zapadła po tym, jak do prokuratury wpłynęło 125 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. No to też pokazuje, że Polacy. Reagują żywo na tego typu no, kłamstwa. Ja powiedziałabym, że to w ogóle najwyższy czas, żeby się roz, rozprawić z taką wredną, antypolską pro, propagandą. I oczywiście też cieszę się z, z tej decyzji. Na Natomiast uważam, że tego typu przestępstwa należałoby ścigać z urzędu, a nie, z, a nie czekać, aż ktoś zawiadomi prokuratura o popełnieniu przestępstwa. Rosjanie tworzą przy swoich urzędach administracyjne jednostki przeciwdziałania fałszowaniu historii na szkodę, na szkodę Rosji. Myślę, że, że, że akurat w tym wypadku moglibyśmy i brać z nich przykład i y, ścigać, zwyczajnie ścigać fałszowanie, bo b, b, zacząć od tego, że to, co mówi y, Jan Demarcz Gross, jest, jest absurdem i, i, i zwyczajnie kłamstwem ścigać fałszowanie historii na, na szkodę Polski, co niestety no, robi wielu, wielu polskich historyków. Znaczy, prokuratura będzie ścigać Jana Tomasza Grosa z artykułu 133 kodeksu karnego, który mówi, kto publicznie znieważa naród lub rzeczpospolitą Polską podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No jest taki przepis w kodeksie karnym, ale on jest chyba bardzo, bardzo rzadko stosowany. A tych kłamstw i publicznych znieważań narodu polskiego naprawdę jest sporo, i to zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Poza granicami tu musi żywo reagować polska służba dyplomatyczna to musi być działalność też zmasowana. MSZ i, i agendy MSZ na świecie muszą błyskawicznie reagować na wszelkie przypadki których Polacy są obrażani, zwłaszcza w kontekście właśnie II wojny światowej. Kiedy miałem zaszczyt współpracować ze święto ministrem Tomaszem Mertą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednym z największych sukcesów ministra Merte było to, że wpisano w UNESCO sformułowanie obowiązujące dla określenia obozu Auschwitz-Birkenau, że jest to były nazistowski, niemiecki obóz koncentracyjny i wydawało się, że ten wpis, spowoduje, że kłamstwa o polskich obozach śmierci nie będą już stosowane. No tak się jednak oczywiście no tak. nie stało, ale, ale tu pokazuje, że właściwie prowadzona polityka państwa polskiego w tej materii może zakończyć się sukcesem i miejmy nadzieję, że przyszły polski rząd będzie na wszelkie znieważenia narodu polskiego w kontekście historycznym reagował. Ja tak. też myślę, że, że być może powinno to dać nam punkt wyjścia do pewnej dyskusji nad, nad tym, co tak naprawdę działo się w Polsce. Bo, bo, bo zdominowała nas taka narracja, że Polacy walczyli z Żydami. Otóż nie walczyli, walczyli z komunistyczną partyzantką, walczyli z wrogami swojej ojczyzny i to nie ich wina, że ta komunistyczna partyzantka była w dużej mierze złożona z, 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 z Żydów. To nie Polacy podejmowali ten akces do komunizmu, tylko, tylko Żydzi. No i trudna. no i tym samym rzeczywiście, rzeczywiście zdarzały się takie potyczki, Natomiast no, chodziło oczywiście o, o, o wrogów Polski, tak? o, o, o komunistów. A co jeszcze? To jeszcze jeden cytat, jeszcze jeden cytat. Wy, wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy Mordercy Żydów. A to już jest niejaka Olga Tokarczuk, laureatka kilku nagród rozdawanych przez gazetę wyborczą. Co zrobić z taką wypowiedzią? Pani, która ten wypo wygłasza takie słowa na antenie telewizji publicznej. To samo, co z Janem Tomaszem Grosem? Taką wypowiedzią powinny zająć się. Organy ścigania, bo to jest lżenie narodu. Ja mam nadzieję, że w przypadku pani Olgi Tokarczuk wypływa to, no chciałbym wierzyć, z niewiedzy i z pewnego niedouczenia, ale jeżeli tak nie jest, to znaczy, że jest to wypowiadane z pełną świadomością, po to, żeby osiągnąć efekt zohydzenia i lżenia właśnie Polaków, bo polska historia, jeżeli jej się przyjrzymy, jeżeli ją znamy. Jest dokładnie zaprzeczeniem słów, które Olga Tokarczuk powiedziała. Ale proszę Państwa, ja już któryś raz z kolei słyszę taką oto opowieść z ust przedstawicieli lewackich organizacji, różnych środowisk, publicystów, którzy mówią nagle od jakiegoś czasu, całkiem niedawnego, że Polska była kolonizatorem. Mieliśmy kolonizować Ukrainę. Jesteśmy stawiani na równi z Anglikami, Hiszpanami, Portugalczykami, Włochami itd. Tak no tak, to Skąd to w ogóle się trafia? Szeroka ekstrapolacja taka dokonań Szolcego <noise> <noise> prawda? E, wydaje mi się, że, 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 że to poważne nadużycie, to, 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 to poważne fałszerstwo, ale też należy e, przeciwdziałając takim, e, t, 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 takim wybrykom. E, Takim niemądrym wybrykom, czy no, może nie tylko niemądrym, ale po prostu złym, e, zastanowić się nad polską polityką historyczną. Nad tym, jak e, budować właściwy przekaz i przede wszystkim, jak wpajać Polakom no, i wiedzę, i poczucie dumy narodowej, bo jesteśmy narodem, który naprawdę ma być z czego dumny. E, państwo mm, kandydujecie do parlamentu, do Sejmu e, z listy Prawa i Sprawiedliwości, więc no, to jest zadanie. Dla, w znacznej mierze między innymi dla polityków, dla polityków i dla tych, którzy w przyszłości będą sprawować władzę w Polsce. Więc w jaki sposób tak ukształtować politykę historyczną? Bo od jakiego, od kilku lat określenie polityka historyczna jest ochydzana na różne sposoby, że to jest jakaś ideologizacja i tak dalej, że to jest próba wpływania polityki bieżącej na historię i manipulowania historią. Ale Taką politykę historyczną prowadzą wszystkie kraje wokół nas, tylko my nie prowadzimy, więc w jakim kierunku ta polityka powinna zmierzać tak konkretnie, prawda? No to musi być moim zdaniem efekt wspólnych starań przynajmniej kilku resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wreszcie też MSZ-u, tak aby uzyskać pewien efekt synergii, aby polityka historyczna, czy właśnie o czym mówiła Magdalena Merta, wprowadzenie w krwioobieg narodu poczucia dumy z tego, że się jest Polakiem. Nie jest to absolutnie nic złego. Jest, nie służy to doraźnym interesom, tylko służy właśnie temu, abyśmy mogli powstać z kolan, żebyśmy reagowali na tego typu sytuacje, o których mówiliśmy na początku programu, nie tylko w formie obronnej, ale kreowali pewną postawę, dlatego że przywiązanie do polskiej przeszłości pomaga zrozumieć teraźniejszość i pomaga budować przyszłość. Tutaj zawsze przywołuje słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że naród, który nie szanuje przeszłości, nie jest wart teraźniejszości, nie ma prawa do przyszłości. Historia jest elementem naszego kodu kulturowego. Jeżeli jej zabraknie, stajemy się drzewem bez korzeni. I to, jeżeli chodzi o wychowanie młodego pokolenia, jest zupełnie kluczowa sprawa. Silny mecenat państwa polskiego w obszarze polityki historycznej zaowocuje dobrymi muzeami do Dobrymi produkcjami teatralnymi i filmowymi, i ukształtuje na nowo młodego człowieka tak, aby czuł się przywiązany do wspólnoty, jaką jest naród. No ale jak ma być przywiązany młody człowiek do wspólnoty, jaką jest naród, jeśli ma w szkole średniej, w liceum, czyli w szkole, która ma przygotować przyszłego inteligenta, jeśli ma jedną, w pierwszej klasie zdaje się, tak, tylko jest historia, klasie. a już w drugiej mhm. i w trzeciej historii nie ma. No. To oczywiście trzeba zmienić ministerialną decyzją, polityczną decyzją, przywrócić uczenie historii do, do, do samej matury. Ja bym do tej listy ministerstw, które wymienił pan Jan Kasprzyk, dodała jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej. To też resort, który powinien widzieć znaczenie dla polskiej racji stanu, dla, dla siły polskiego państwa, znaczenie polityki historycznej. Pamiętam, jak Amerykanie po 11 września y, y, zaczęli y, prowadzić określoną, no niemalże propagandową, już nie tylko historyczną, politykę y, przywiązywania Amerykanów do... do y, do, do własnej historii, do własnych wartości sfinansowali szereg publikacji, szereg produkcji filmowych, bo uznali, że zagrożenie, które, które no nadciągnęło, które już, już okazało się tak bolesne w, w skutkach, wymaga przygotowania. Patriotycznego narodu. No bo, I nie bójmy się tego słowa. No tak, tak i... Chodzi o wychowanie polskich patriotów, a nie e, wynarodowionych e, multikulturowców. Którzy wstydzą się z tego często, że, że są Polakami, dlatego, że tak mainstreamowe media podają. Polak. Tak, Polskość to obciach. Polskość tak? to obciach. tak. No tak no jest ta pedagogika wstydu, którą próbuje się nas, nas karmić tak, od wielu, wielu, wielu lat, ale. Z obserwacji, pozwolę sobie odwołać się do moich obserwacji jako dziennikarza, od wielu lat widzimy, że zwłaszcza najnowsza historia coraz bardziej interesuje młodych ludzi. To jest historia żołnierzy żywyk, niezłomnych, to jest historia powstania warszawskiego, i tak dalej. Młodzi ludzie się interesują i jakby odreagowują tą próbę w, w, zmuszania młodych ludzi do. Odrzucenia historii, jest odwrotny kierunek, no i gazeta wyborcza jest tym bardzo poważnie zaniepokojona. Co święci każdego roku przy okazji rocznic powstania warszawskiego, publikując teksty, które mają na nowo zachydzać choćby ten czyn zbrojny. Ale istotnie, tutaj środowisko gazety wyborczej <laughs> przegrało, moim zdaniem, walkę o rząd dusz młodego pokolenia, i młodzi ludzie manifestując często również w formie takiej jak koszulki, jak bluzy, jak naklejki, jak hasła. Na, na różnych spotkaniach czy manifestacjach przywiązanie do tej tradycji niepodległościowej, historycznej, pokazuje, że ta walka o rząd Dusz została przez środowiska, które chciały zohydzić polską historię, przegrana. Ale teraz musimy uczynić wszystko, aby to młode pokolenie oprócz tej deklarowanej chęci yy, yy, przywiązania do wartości patriotycznych również było podbudowane w tej materii wiedzą. Dobrze, pani, pani wspomniała, że zmiana w podręcznikach jakby w ogóle zmiana. Z całego systemu nauczania, prawda, zarówno historii, ale też i literatury, bo wiele lektur wypadło z tego kanonu podstawowego. Poza zmianami w edukacji, co jeszcze powinno państwo polskie zmienić, aby już wypowiedzi prezydenta Obamy nie brzmiały tak, jak to było niedawno, kiedy mówił o polskich obozach śmierci? Czy jak chociażby wypowiedź szefa CIA? No, ja uważam za haniebne, że, że polskie państwo wspiera antypolskie produkcje filmowe w rodzaju pokłosia czy idy, a odmawia wsparcia no, choćby tym filmowi Opileckim Pileckim, czy, 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 czy wielu filmom pokazywanym ostatnio na, na festiwalu Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w, w, w Gdyni. To, to, to taka zmiana, która może się do, do, dokonać natychmiast, tak? Metodą a, administracyjną. No, ważne, żebyśmy byli świadomi tego, co, co leży w polskim interesie narodowym, co jest polską racją, racją stanu i konsekwentnie te, tej racji i, i, i tego interesu bronili. To jest kwestia produkcji filmowych, o których Magdalena Merta wspomniała. To jest kwestia Nieszczędzenia środków finansowych na dobre muzea, nowoczesne, multimedialne muzea. Jak wygląda obecnie polityka historyczna? To podam króciutki przykład, który zresztą na antenie telewizji Trwam, Radia Maria, często wraca: Redute Ordona, miejsca odnalezionego na warszawskiej Ochocie, gdzie mam zaszczyt być radnym. Miejsca, gdzie za chwilę być może zostaną na kościach żołnierzy powstania listopadowego zbudowane apartamentowce, dlatego że władze Warszawy na czele z panią prezydent Hanną Grąkiewicz nie chcą podjąć rozmów z deweloperem na przykład o zamianie działki. Tak wygląda obecnie w praktyce polityka historyczna pod rządami Platformy Obywatelskiej. My chcemy, aby wyglądała zupełnie inaczej, aby powstawały muzea poświęcone polskiej historii Pokazujące w nowoczesny, ciekawy sposób y, polską historię, polskie dzieje, żeby powstawały produkcje filmowe, żeby powstawały spektakle teatralne. I nie szczędźmy na to środków finansowych, dlatego, że y, to powróci ze zdwojoną energią w postaci y, młodych ludzi, którzy pokochają, umiłują Polskę i będą nie na kolanach, ale z dumą jej służyć. Znaczy, co prawda powstają nowe muzea, m, w trwak ale to też nie zawsze jest, są wspierane ze środków e, m, państwowych, z, z budżetu centralnego, jak chociażby Muzeum Żołnierzy Niezłomnych w, Ostro w Ostrołęce powstaje, ale z pieniędzy społecznych i miast. Bo tu społecznicy często tak. niestety wyręczają państwo tak. polskie. To, znaczy, to ostatnio to jest... powstało Muzeum Katyńskie, które nadal jest niedostępne dla zwiedzających, ale tak, no nie ma na przykład Muzeum dobrego muzeum bitwy warszawskiej i wojny, e, wojny, wojny 20 roku. Nie ma upamiętnienia nadwizny. w ogóle wojny dwudziestego roku Mimo w Warszawie. Nadzieję, że na stulecie bitwy będzie i łuk triumfalny, i porządny muzeum tej bitwy. Ale jeszcze wróćmy może na chwilę do, na końcu naszej rozmowy, do początku, czyli czy poza tymi środkami, e, środkami e, jakby zmiany mentalności, jakby zachowań i spostrzegania historii, ale czy nie powinien być utworzony przez może MSZ fundusz, który byłby dość takim radykalnym narzędziem, mianowicie pozywanie za granicami tych autorów, tych publicystów, tych dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy czy innych ludzi, którzy wypowiadają publicznie się o Polsce jako kraju, w którym mordowano Żydów, w kraju, w którym były obozy śmierci. Jak państwa zdaniem ta sprawa powinna być rozstrzygnięta? Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Więcej powinien powstać fundusz, który realizowałby no, publikacje, czy, czy, czy inne formy przekazu, które zdejmowałyby odium z Polaków za czyny, których nie popełnili, których, które się im przypisuje, a, a, a których nie popełnili. To właśnie dwa elementy. Reagowanie i tu faktycznie pomysł funduszu, który by wspierał choćby działania wymiaru sprawiedliwości w tej materii jest bardzo, bardzo dobre, ale z drugiej strony nie szczęćmy też środków na promocję Polski za granicą, ale promocję również polskiej historii. Ja teraz w Warszawie, skąd, skąd kandyduję, spotykam się z ludźmi i opowiadam o roku 1920, ale pod takim hasłem, co Europa Polsce zawdzięcza. Takimi rzeczami też zajmować się powinien MSZ i, i agendy msz -u. Pokażmy Europie, co zawdzięcza Polsce. Bo wbrew pozorom, historia nasza przeszłość to nie jest coś co przestało istnieć i nie ma znaczenia i nie ma wpływu na naszą teraźniejszość i na naszą przyszłość bo jak chociażby sprawa odszkodowań o których się mówi jakie czasami padają sumy w związku z roszczeniami e, no, żydowskimi no, historia się nie skończyła, nie skończyła historia się, trwa. Tak? będą nas bardzo jeśli do to dojdzie do skutku będą nas bardzo boleśnie dotykały i myślę że to są tematy, które też państwo będą, jeśli się oczywiście państwo zostaną wybrani do parlamentu, będą Państwo się zajmować. Dziękuję pięknie. Gośćmi w tym wydaniu polskiego punktu widzenia byli Państwo pani Magdalena Merta, historyk, jednocześnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu z okręgu? 20 z podwarszawskiego okręgu. Mhm. I pan Jan Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu z Warszawy, na którą to listę mogą też głosować rodacy mieszkający poza granicami kraju. Dziękuję pięknie, dziękujemy bardzo. Polski punkt widzenia już jutro, początek godzina 21.40. Ja teraz życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Dobranoc.